Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy. Ja nazywam się Brod, a to jest może troszkę na dół. O, tak jest lepiej. A to jest Construction Simulator 2015. Moi drodzy, zaczynamy naszą przygodę, a raczej kontynuujemy ją. Ja wam życzę wszystkiego dobrego, moi drodzy, i dziękuję z całego serduszka za 84 łapki w górę. Mam nadzieję, że w tym filmiku dobijemy 100, co wy na to? W ogóle cieszę się, moi drodzy, że jesteście... Ojej, tu krzesło mnie troszkę destabilizuje. Mam komentarzyki od was. Jak widzicie, praca w RE w tym bardzo trudnym domostwie, trudnym z tego powodu, że słuchajcie, o, popatrzcie, jak już dużo zrobiliśmy. Wiele się zmieniło od ostatniego razu, ale praca w RE jest to trudny dom ze względu na wjazd. Słuchajcie, popatrzcie, jaki jest wjazd. Jest tu bardzo mało miejsca, więc słuchajcie, no jest trudno. Zobaczmy, co my tu mamy zrobić. Mała koparka, oczyść teren budowy, czyli praktycznie już kończymy, moi drodzy. Muszę tylko nią wyjechać. No właśnie, udało nam się ukończyć. Jak widzicie, zarobiliśmy bardzo dużo pieniędzy. 1316 expa zgarnęliśmy. 33 tysiące, słuchajcie. 33 tysiące, 33 tysiące. Mama mia, here I go again, my. Dobra, nieważne, słuchajcie, zostawię tutaj na drodze. Plus jeszcze 600 expa dodatkowego, więc może osiągniemy kolejny poziom. Etap zakończony, no i właśnie. Zobaczmy, jak jesteśmy tutaj, czy jesteśmy na plusie. Ojejku, widzę, że raczej nie. Wydatki jednorazowe, dostawa pojazdu. No, wydatki bieżące, pensja, 7000 pensja. Dla Dominika, który tam nic nie robi za bardzo. Nie wiem, ja, no może pewnie na jakichś innych, słuchajcie. Co on tu może zrobić w ogóle? Jak z pracownikami tutaj działać? To będzie trudne, no ale dobra, wsiadajmy, słuchajcie, do naszej koparencji. Warto by było się przeteleportować tutaj, słuchajcie. Ja muszę jeszcze zaznaczyć miejsce, a tu jest chyba zaznaczone, gdzie mamy ciężarówki, więc tyle dobrze. Zacznijmy, słuchajcie, od nowego zlecenia. Nie ma zleceń specjalnych, jest już tu jakiś samouczek do zrobienia, ale może coś fajnego jeszcze tutaj uda nam się wybudować. Duży blok mieszkalny, przyjmijmy to zlecenie, będzie 30 prawie tysięcy za niego, więc myślę, że to jest fajna sumka. Mamy przewieźć do zaznaczonego obszaru plac budowy. No dobrze, tak też zrobimy, tylko do siedziby firmy przeniesiemy, słuchajcie, naszą koparencję. Dobra, wysiadaj. No i teraz tak, gdzie są nasze samochody? To jest bardzo ważne, idziemy ich poszukać tutaj. Dziękuję wam z całego serca za komentarzyki. Pierwszy komentarz, Adek Majewski. Witaj, Brod. Naprawdę super ogląda się twoją serię. Idzie ci wspaniale, oby tak dalej. Ale proszę, wykorzystaj przyczepę na koparkę. W końcu po coś ona jest, a zaoszczędzić tym czas. Masz rację, mój drogi. Tylko, że z drugiej strony ja jakoś tak... Kurde, gdzie jest ten kontener? Polercia. Nie ma tu naszych samochodów. Mój drogi, ja wolę teleportować się, bo to jest chyba o wiele lepsze. Kurka wodna, słuchajcie, siedziba... Gdzie jest mój samochód z kontenerem? Co się tu dzieje? Czy jest zaznaczone na mapie w ogóle, gdzie jest mój samochód? Bo tutaj złe rzeczy się dzieją. Naprawdę. Jest wózek widłowy. Wywrotka zdejmowanym kontenerem ma przyczepa. No dobra, siedziba firmy, to tutaj się udajmy, do siedziby firmy na wieś. Myślę, że słuchaj, mój drogi, dziękuję oczywiście za te porady, ale... O Jezu, gdzie ja się przeteleportowałem? Matko, na wieś chcę. Tak, no właśnie. Oczywiście, no, tu jest nasz samochodzik. No to jedziemy po kontener w takim razie. Mój drogi, ja będę używał teleportu, jest o wiele szybciej niż właśnie przyczepką tą koparkę przetransportować. Oczywiście koszta są duże, ale jakoś damy rady. Gdzie mamy się, do czego mamy się ten udać? Do kontener składu budowlanego, tak? Ze składu budowlanego, czyli skład budowlany jest w tę stronę, więc sobie pojedziemy. Pozdrawiam i powodzenia w dalszym rozwoju kanału. Dziękuję ci bardzo serdecznie, bardzo ślicznie i również ciebie pozdrawiam, Atku. Mój drogi, no to co, jedziemy do składu budowlanego. No i jazda. Kacper Wesołowski, jak się nazywasz na Facebooku? Na Facebooku nazywam się Brodkids TV, mam Facebooka, ale słuchajcie,
stworzyłem grupę Suchary Brota, więc jeżeli ktoś by chciał dołączyć do tej grupy, tam jest o wiele lepszy kontakt ze mną, także zapraszam. No i czujcie się jak u siebie, bo tutaj, słuchajcie, wszystko się może zdarzyć. Na grupie każdy sobie pomaga, także nie krępujcie się, tylko wstępujcie w nasze szeregi sucharów. No dobra. Zabierz ładunek kontener ze składu budowlanego i przewieź do zaznaczonego obszaru. No tutaj raczej konteneru dla mnie nie ma, więc pewnie będę musiał, słuchajcie, go kupić, znając życie. Prawda? No to porozmawiajmy. Jest tutaj dachówki, ma rury, brojenie, kontener. No właśnie, będę musiał tak owy kupić. $500 to nie jest dużo. Skład budowlany ceglarczyk, więc spoko loko. Ojejku, no to wchodzimy. Łysy wójta, Brod, zagraj w Euro Truck Simulator 2 w BFA i BFA. W Battlefielda raczej grać nie będę, mój drogi, natomiast Euro Truck Simulator postaram się zagrać na streamie, znowu w tryb multiplayer, żebyście w sumie też mogli ze mną pograć, więc jeżeli ktoś będzie chciał wbić na Euro Truck Simulator, oczywiście nie za dużo osób, 2-3 osoby, beze mnie, czyli w sumie by nas było 4 osoby albo 3, no to jasna sprawa, dajcie znać, czy chcecie. No ja zorganizuję jakiś streamek i wtedy sobie razem, słuchajcie, pogramy. No dobrze. No dobrze. Ojej. Oj, proszę, jak perfekcyjnie ten kontener zabrałem, słuchajcie. Bardzo ładnie. Mam telefon, słuchajcie. Dostałem SMS-ka. No i muszę odpisać. Wybaczcie troszkę. Ja sobie pojadę tak powoli. Dobra, lecimy w takim razie. Lecimy w takim razie, moi drodzy. No i co, mamy tak się nam trafiło, że... Dobra. Tak się nam trafiło, że blisko mamy w sumie na ten plac budowy, więc jest dobrze. Moi drodzy, nie ma co narzekać. Mam nadzieję, że zobaczymy zaraz, jaki to dom jest. Mam nadzieję, że będzie to dom jakiś, słuchajcie, o dużej powierzchni, bo... Ojejku, aż gdzie my mamy z tym jechać? Dobra! Słuchajcie, cofam to, co powiedziałem. Nie jest blisko. Także teraz popatrzyłem na mapę i wszystko się zmieniło, słuchajcie, jak w kalejdoskopie. No ale cóż, nie ma co narzekać. Słuchajcie, jak życie daje nam cytrynę, to my róbmy z niej lemoniadę, prawda? Jeżeli są złe sytuacje, to spróbujmy obrócić je w pozytywne, więc na pewno przynajmniej nauczę się, jakiś pozytyw z tego płynie, nauczę się już tak mniej więcej kierować tym pojazdem, żebym nie wpadał w jakieś kraksy, kolizje i inne rzeczy. No to daje mi okazję do wykazania się, także jest dobrze, moi drodzy. Myślę, że na razie... O Boże! Dobra, lecimy, jedziemy. Moi drodzy, jakaś tam taka... To nic, to się wyklepie. Lecimy dalej. Kolejny komentarz. Przemysław Rożkowski. Brod, będę miał mikrofon tak jak... Taki jak jest na przykład na koncertach, a jeszcze OBS chodzi na jakich Windowsach. Cieszę się, że będziesz miał taki mikrofon, bo tak jak mówię, słuchajcie, ja zaczynam nagrywać właśnie z większą ilością osób. No i będę was zapraszał do nagrania, no i wtedy możemy coś wspólnie pograć, prawda, nagrać. No i zależy mi, wymaganie jest tylko takie, że musicie mieć dobrej jakości mikrofon i oczywiście się odpowiednio zachowywać, bo inaczej nie nagramy nic. No ale cieszę się twoim szczęściem Przemku. No i co do OBS-a, to tak naprawdę nie wiem, na pewno na Windowsie 7 działa. Chyba na XP-ku również, ale nie jestem pewny. Musiałbyś sprawdzić specyfikację OBS. No dobrze, moi drodzy. Widzę, że to są jakieś domki tutaj takie na uboczu. Przedmieścia może, tak bym to nazwał. No,
O Jezu, Jezu, w tą stronę, mój drogi. O proszę, placyk jest wyśmienity. Bardzo duży, więc super. Czyli będziemy budować dom mieszkalny od podstaw. No to to będzie dla nas trudne zadanie, ale damy, myślę, słuchajcie, radę. No nic, teraz ten kontener trzeba odstawić. Słuchajcie, no i zobaczymy, co nam tutaj znowu będzie ten zadane. Tak jak w szkole zadane, mamy prace domowe. Dobra, kontener zrobiony. Pieniądze dostaliśmy, 2,5 tysiąca, czyli w sumie zarobiliśmy, słuchajcie, 5 tysięcy, 2 tysiące, bo 500 kosztował kontener. No dobra, no to w takim razie zasuwamy dalej, zobaczymy, co tutaj trzeba zrobić. Słuchajcie, jeszcze sobie z komentarzy wasze poczytam, bo jest ich sporo, z czego się bardzo cieszę, jest cieplutko na moim sercu dzięki temu. Pepek94, czy zamawiasz na Origin już dodatek do The Sims 4, witaj w pracy. Myślę, że tak, że będę zamawiał ten dodatek, słuchajcie, i sobie pogramy. No proszę, już fundamenty mamy wybudowane, moi drodzy, słuchajcie, więc lecimy z tematem. Dobra, co my tu mamy? Rusztowanie stal ze składu budowlanego i przewieźć do zaznaczonego obszaru. Czyli, no dobrze, tylko pytanie teraz, słuchajcie, gdzie my mamy samochody? Będziemy musieli jechać długo samochodami, ale... Jest siedziba firmy, więc niedaleko są te, słuchajcie, samochodziki nasze. Dobra, no to do siedziby firmy na wieś się przeniesiemy. Myślę, że możemy to zrobić też będąc w samochodzie, bo ten samochód chyba już nam nie będzie tak naprawdę potrzebny. Ciekawe, ile nas skasują. Nic tak naprawdę, więc jest dobrze. No i teraz tak, słuchajcie, idziemy poszukać tego samochodu. Co tu jest? Co to jest? To jest? Nie wiem co. Ale okej, okay. No w tę stronę musimy biec. Także pozwiedzamy sobie okolice. Tu jakieś wysypiska, proszę. Co to jest? Aha, wszystko na odpady plastikowe? Dziwne, i szkło. Troszkę dziwne to, ale to co tam? Michael S. Dzięki za grę posuwasz, pousuwać i sformatować dysk i będę mógł w nią grać. Naprawdę? Michael, już doszła do ciebie ta gierka. A co to się stało z moim samochodem? Ej no, co mi tu zrobiliście? Najgorzej na świecie. Dobra. Panie mój, odjedź pan tutaj. Nie wiem, co się stało. Pamiętacie, na jakim przyciskiem można było resetować? Michaelu, cieszę się, że doszła. Michael to jest jedna z osób, która wygrała, słuchajcie, konkurs na Construction Simulator. Także cieszę się, że gra doszła. Bardzo mi jest miło, postaram się w niedługim czasie jakieś jeszcze konkursy organizować. Słuchajcie, jak restartować te samochody? Na Enterze nie działa. Kurka wodna, jak się restartowało? Powiedzcie mi. Bo nie wiem, na tabulatorze nie, Caps Lock Shift. Spacja nie, Alt Control. Q, W, E, R, T. H, J, F. Nie, F to wsiąść, ale to nie to. Z, X, C, V, B, N, M. Ojejku, nie mogę zrestartować samochodu. I co ja teraz, biedny, pocznę z nim? Na którym się restartowało? A to muszę być chyba w samochodzie, tak? Żeby zrestartować. Dobrze myślę? Teraz to sprawdzimy. Na backspace'ie. Okej, już wszystko wiem. No dobrze, to odstawimy sobie te samochody. Słuchajcie, pozwolę sobie je odstawić do siedziby firmy, która jest na wsi. No, żeby potem problemu z tym nie było. No i weźmiemy sobie tamten samochód, bo musimy tylko rury zabrać, znaczy rusztowanie, stal. To nie powinno być zbyt dużo zajmować, ale słuchajcie, jeszcze nie mieliśmy okazji wykorzystywać rusztowania, więc nie wiadomo, jak będzie. Pozwólcie, że się napiję herbatki z cytrynką. Pycha, pycha, naprawdę pycha. Uwielbiam, herbata z cytryną to jest to. Jeszcze zdrowa jest, bo cytrynka, witaminka C i tak dalej, i tak dalej. No dobrze. W takim razie widzę, że tu jest zaznaczone już coś. Tylko, że my mamy jechać tak. Zabierz ładunek ze składu budowlanego. Czyli my musimy jechać na skład
budowlane, czyli tutaj najpierw. No dobrze, to w takim razie tam zaraz pojedziemy. Komu w drogę, temu czas. Jarek Pekala, bardzo fajny odcinek. Dziękuję, że ci się podoba. Jarku, bardzo mi miło, ukłony w twoją stronę. Słuchajcie, to jest coś pięknego, że tyle osób mnie już tutaj wspiera w moich poczynaniach i razem przeżywamy tę przygodę w budowaniu. No ale słuchajcie, oby tak dalej, no zobaczymy. Myślę, ups, i po znaku, tego nie było, to się wytnie, słuchajcie. Ja tu wytnę w to Sony Vegasie, także spokojnie. No i dobrze, jesteśmy tutaj i musimy zakupić to rusztowanie, także zaraz się to stanie, moje panie. Sobie zarymuję, hehehe. Dobra, no to co, rusztowanie, jeszcze raz przypomnijmy sobie, rusztowanie stal. No to zobaczymy zaraz. To zawsze jest podświetlone, o właśnie, 5000. No proszę, to się troszkę wykosztujemy. Tu jest to rusztowanie. Ojejku, czy ja to podniosę? Teraz pytanie, czy ja to podniosę moim tym wózkiem widłowym, bo jeżeli nie, to będę musiał tu przyjechać tym większym samochodem. Nie spodziewałem się, że to będzie aż takie, no ale wierzę w ciebie, mój wierny wózku, chociaż to widzę, że może być bardzo ciężkie dla ciebie. No ale co tam, jak nie spróbujemy, to nie zobaczymy, czy nam się uda, prawda? Albo się uda, albo się nie uda. Dobra, odsuń się. O, i tak, tak już lepiej. Nie da się już to bardziej z... Aha. No dobrze, moi drodzy, czyli to nie jest zadanie dla wózka widłowego, z tego co widzę. Dobra, ale... Czemu nie mogę opuścić pojazdu? Co jest grane? Czemu pojazdu nie mogę opuścić? Dobra, teraz. Słuchajcie, no nic. Będziemy musieli użyć do tego większego samochodu. Ten sobie przetransportuje na wieś. Właśnie. No i dzięki temu weźmiemy sobie ten większy, no bo niestety widzę, że to rusztowanie jest za duże na wózek widłowy. Zresztą nie ma o co zaczepić, ale nie zrażajmy się tym. Widzicie, sprawdziliśmy, nie da się, więc warto teraz wrócić i pojechać właśnie tym większym samochodem. Kolejny komentarzyk, Piotr Panik, Brod, nie, na nie taki temat, czy gra H1Z będzie darmowa, H1Z1. Jasne, że odpowiem, nie musisz mnie o to błagać. H1Z1 po jakimś czasie będzie darmowa. Na razie Early Access jest, kosztuje tam $20 bodaj. Gdzie ja jadę? Moi drodzy, gdzie ja jadę? Ja mam jechać tutaj. Tutaj. Skręcamy w prawo. Na razie jest chyba $20, najtańsza wersja H1Z1 kosztuje. Natomiast, słuchajcie, ona po jakimś czasie będzie darmowa. Nie pytajcie mnie kiedy, bo to jest zależne od tego, czy twórcy już tam postanowią to, tak? Czy będą, prawda, zadowoleni z tego, co uzyskali przez ten Early Access, z tego, jak stworzyli tą grę, i wtedy być może będzie ona darmowa, ale będzie na pewno, słuchajcie, na 100% będzie to gra darmowa. Na 100%, Piotrze. Czy OBS jest darmowy? Skate HDN zapytał. Tak, Skate. Jak najbardziej, OBS jest darmowy. Dobrze, no to co, słuchajcie, będziemy musieli odstawić troszkę ten wózek widłowy na bok, bo widzę, że on tam będzie nam bardzo przeszkadzał. O właśnie, o Boże, gdzie ja wyjechałem nim? Dobra, niech sobie tu stoi. No i weźmiemy sobie ten samochód tym razem. Okej, i pojedziemy. Open Broadcaster Software jest darmowy. Jest jeszcze jeden taki znany program do nagrywania czy do streamowania, XSplit się nazywa, on jest bardzo drogi, także wam go nie polecam, chociaż streamowanie w XSplicie, on, XSplit jest drogi bardzo, ale obciąża też bardzo komputer, dlatego on jest bardziej, pasuje pod dwa komputery, jak ktoś streamuje dwoma komputerami, na dwa komputery. Ale co jeszcze jest ważnego, XSplicie, jak ustawicie taki sam bitrate jak na OBS-ie, to w XSplicie on wygląda... Oj, nie opuściłem do końca chyba tej podpory, tak? To na OBS-ie
ten sam bitrate i na XSplicie ustawicie, to wtedy, słuchajcie, na XSplicie jest ładniejszy obraz. Nie wiem dlaczego, może to zależy od... Nie wiem właśnie od czego to zależy, ale tak mówią ludzie. Więc coś w tym jest prawdopodobnie. No ale, no tak jak mówię, ja używałem kiedyś XSplita, ale on naprawdę... Musicie mieć mocne najlepiej dwa komputery, żeby streamować XSplitem. No, ale jeżeli macie wersję darmową do wyboru, to lepiej brać darmową, tak mi się wydaje. Bo XSplit jest jednak dla już wymagających użytkowników, którzy tym się zajmują, pracują w ten sposób, prawda, i ich stać na coś takiego. A dobrze. Oj, jeszcze troszkę w boczek. No i pięknie, proszę bardzo. Mamy to rusztowanie. Mam nadzieję, że dostaniemy za nie dość sporo, bo naprawdę 5000 za dolarów za rusztowanie to jest bardzo sporo. Bardzo, bardzo. Naprawdę tak z akcentem na bardzo. No ale dobrze. No tu już jak widzicie wszystko pod kontrolą. O, jak pięknie, jak ślicznie. Podporę sobie... Okej, jeszcze tu tak. Podporę sobie usuwamy i pojedziemy na plac budowy. Rezi Gaming, zrób coś fajnego, baranie wreszcie. Oj Rezi, no nic, wiesz co Rezi, nie lubię jak ktoś mnie przezywa. Rozumiem, że jesteś, nie wiem, niezbyt wychowany, niekulturalny, ale takich osób nam tutaj nie trzeba, także... Pa, pozdrawiam, pomachajcie wszyscy Reziemu. Właśnie został zablokowany. Papa! Rezi Gaming, tak się nazywał kanał. Nie był to Rezigiusz, żebyście mnie znowu źle nie zrozumieli, bo Rezi na pewno by coś takiego nie zrobił, bo go ten uwielbiam i znowu też jest kulturalnym człowiekiem i dobrą osobą, więc czegoś takiego by nie napisał, a to jest jakaś podróbka Reziego była. Także pomachajmy wszyscy, ale naprawdę na tym kanale czcenimy sobie kulturę, także takich osób nie potrzebujemy. No pewnie ta osoba teraz mi będzie dawała kciuki w dół, ale też mnie to jakoś nie boli, także. Bo wiem, że mam fajnych widzów, którzy i tak nie oglądają i którzy łapkują w górę, także spokojna głowa. No dobrze, no to co, jedziemy na plac budowy, gdzie on tutaj był? Tutaj. No spory kawałek, ale słuchajcie, jedziemy dalej, opowiadamy sobie. Maciej Słabuszewski. Fajny film, brod, łapka w górę. Dziękuję Ci bardzo. Pozdrawiam Cię, Macieju, mój drogi. Cieszę się, że Ci się ten odcinek podoba. I chyba jesteś nową osobą na kanale, bo na tym, na serii Constructor Simulator, bo wcześniej chyba nie widziałem Cię, żebyś pisał komentarze. Bardzo mnie to cieszy. Zapraszam, czym chata bogata. Mam nadzieję, że będziesz się częściej udzielał i też apeluję do osoby, które nie komentują, żebyście, jeżeli chcecie, zadajcie pytanie, nie krępujcie się. Ja nie gryzę, tylko pamiętajcie, bądźcie kulturalni. Kulturalni? Zawsze mam problem z wymową. Kulturalni. Proszę bardzo, jak pięknie mi poszło, prawda? Michał Muszalik, please więcej odcinków. Właśnie, moi drodzy, ja was bardzo przepraszam. Michale, też ciebie przepraszam. Ostatnio nie wrzucałem odcinków na ten kanał. Było to spowodowane tym, że byłem bardzo zajęty, ale słuchajcie, będą teraz się pojawiały te dwa odcinki dziennie. Przepraszam bardzo was za to. I też, słuchajcie, zaglądajcie na kanał Gry Lego, bo tam też się zaczyna fajnie dziać, moi drodzy, i mam nadzieję, że was będzie tam więcej też. No i co? Construction Simulator będzie się pojawiał też tak jak wcześniej, czyli tam 2-3 dni odstępu będzie od niego. No ale, słuchajcie, też zacząłem nagrywać z Nexosem, z Flamim, z innymi osobami, z Natanem. Gramy w Minecrafta na serwerze Nexosa. Fajna zabawa, też będą wrzucane odcinki, chociaż będę musiał troszkę je zedytować, bo troszkę tam koledzy przeklinają, no ale cóż zrobić. Także edycja, nie boli mnie to jakoś, nie przeszkadza aż tak bardzo, bo przecież mam edycję i mogę to zedytować, także mam nadzieję, że zaglądniecie też, co my tam budujemy i co się dzieje. Śmieszne rzeczy się dzieją, także mam nadzieję, że obejrzycie. No i teraz tak, Jakob, kiedy kolejny konkurs, gdzie będzie do wygrania Constructor Simulator? Ojejku, z tym będzie problem, no zobaczymy, napiszę jeszcze
do tej firmy, która udostępniła mi te egzemplarze. No i zobaczymy, słuchajcie, jak to, słuchajcie, jak to będzie. I zobaczymy. No wszystko przed nami. Mam nadzieję, że będą jeszcze do zorganizowania takie konkursy, bo było to coś fajnego, dużo osób się udzieliło, więc tym bardziej. Armin Lichwa, Brod, pomóż mi, nie mogę wymyślić nowego niku na kanał YouTube. Mój stary jest, nie wypał. Mogą wymyślić twoi widzowie. No to jeżeli chcecie, moi widzowie, to napiszcie w komentarzach Arminowi. Jakieś pomysły poddajcie, tylko żeby nie były to pomysły jakieś, wiecie, takie brzydkie słowa i tak dalej. No i, bo ja nie mam pomysłu, szczerze mówiąc, na to. Myślę, że nikt jakoś nie jest taki bardzo ważny. No ale jeżeli ci tak bardzo na tym zależy, to myślę, że na pewno widzowie coś wykombinują. Słuchaj, że może ktoś coś napisze, mam nadzieję też, że ci pomogą ludzie. Może tu jest tak nierówno. O Jezus, Jezus. Boże, jak tu jest nierówno. Dobra, tak spróbujemy to. Dobra. Bo będę krzywo stał chyba tym samochodem. No i wyprostowałem się teraz z tego, co widzę. Ale wjechałem w fundamenty domu. Mam nadzieję, że nie zepsuję tym domostwa. No ale okej. Dobrze, słuchajcie, bo kamera mi tu tak skrzywiła, że ja nie widzę, co się dzieje. Przemek Walczak, w końcu trzeci. Kiedy granie z widzami w tą grę? No właśnie, słuchajcie, ja się zabieram za to jak sójka za morze, ale ustalmy sobie termin. Co wy... może wstępnie umówmy się na sobotę, słuchajcie. Tak, żebyście wiedzieli. Ja jeszcze zapowiem, myślę, ten odcinek taki, gdzie zapowiem tę serię. I w sobotę byśmy sobie pograli, słuchajcie. Myślę, że tak będzie najlepiej, no. No też sobota dzień wolny i każdy będzie mógł sobie pograć. W niedzielę to raczej tak trudniej, nie? Bo się wszyscy uczą do szkoły na poniedziałek. Więc spokojna głowa. Ejku, jak to się dziwnie obróciło. Dobra. Oczyść teren budowy, ciężarówka z żurawiem. No dobrze, no to oczyścimy ten teren budowy. Troszkę krzywo dałem ten pojemnik, ale zaliczyło mi, to jest ważne. No dobra, ustawimy sobie ten żuraw. Bębenek, super, łapka up. Czy ty masz, bardzo dziękuję ci, Bębenku, fajny masz ten, fajną nazwę kanału. Natomiast, czy ty masz Minecraft, czy masz Minecraft pobrany? Nie, nie, nie. Ja kupiłem Minecrafta, jest to Minecraft Premium. Słuchaj, mój drogi. Mateusz Grabowski, łapka w górę. Dziękuję ci, Mateuszu, z całego serca za łapeczkę. Bardzo mi miło. Kciuk w górę. Filip B. Brod, po pierwsze, ładuj ładunek na innych ładunkach, zaoszczędzisz czasu. Ładuj ładunek na innych ładunkach, zaoszczędzisz czasu. Aha, no ale jak spadną z tego? Po drugie, miałeś częściej nagrywać Constructor Simulator. Po trzecie, mogę być twoim osobistym nauczycielem w War Thunder, ponieważ na Steamie mam już 216 godzin przez chyba 2 lata. No słuchaj, mój drogi, to dziękuję ci za tą propozycję. Co do odcinków, to naprawdę ja was za to przepraszam, że no, tak jakoś zrobiłem sobie kilka dni wolnego, ale już wracam do nagrywania. Także przepraszam was jeszcze raz, moi drodzy, i będzie częściej będą te odcinki. Nie denerwujcie się, bo to naprawdę czasami... Oj, buksujemy tutaj niezbyt fajnie. Wiecie co? Skorzystam z magicznego teleportu. Właśnie. No, zarobiliśmy 2500, bo to 5000 rusztowanie kosztowało. 300 expa, co teraz mamy? Kop w wyznaczonym miejscu. Gdzie myśmy... Aha, kurde, final. No dobrze, koparka jest w mieście. Troszkę nas to wykosztuje na pewno, transport jej. No ale cóż, nie zrażajmy się, no trzeba inwestować pieniądze. Filipie, dzięki za chęć niesienia pomocy. Ja jeszcze na razie nie będę grał w Antarder, ale jeśli to zastanowię się nad twoją propozycją. Adrian, Brod, na tym odcinku pomyliłeś się z wymówieniem mojego nazwiska. Łapkę. Ojejku, przepraszam cię bardzo. Także już... Początek, tak? Teraz chyba poprawnie. Łapkę.
Gdzie ją rzucić? Ale się wyrywa. Jezu, Jezu, co to za łapka? Dzięki wielkie, fajna łapeczka, dziękuję ci. Wiktoria Trela, super. Pozdrawiam, Wiktoria, dziękuję ci również, że ci się odcinek podoba. XX, czy nagrasz auta? Jeden, fajna gra. Słuchajcie, wszystko przed nami. Muszę skończyć te inne serie. Myślę, że jutro nagram Nemo, żeby też Nemo do końca nagrać. I wtedy będzie miejsca na inne gry tego typu, słuchajcie. Także spokojna głowa. Dobra, my na plac budowy musimy się udać, prawda? Nie no, czemu na stację kolejową? Co ja tutaj myślę? Jest plac budowy. $306, nie jest tak źle, słuchajcie. Zawsze może być gorzej. O, popatrzcie, jak nam już nasz domek stoi. Że czemu to tak źle skręca? Obracaj się, panie mój drogi. No i jedziemy. Jedziemy na plac budowy, pokopiemy sobie, słuchajcie. No, zatrzymuj się, bo tutaj kopara jedzie. Filip! Też się pozdrawiam, Filipie. Armin, i Brody, ile masz lat? Ja jestem rocznik 88. 88. No dobrze, Kubasiek Nowak. Brod, nagrywaj codziennie Construction Simulator, bo ja tylko na to czekam. Pozdrawiam ciebie i fanów z YouTube. Również ciebie pozdrawiam, mój drogi Kubasiek. Nie wiem, jak to wymówić, ale również cię pozdrawiam, mój drogi. Natomiast Constructor Simulator na pewno codziennie nie będzie, słuchajcie, bo też trzeba mieć miejsce na inne gierki na moim kanale, bo też inne osoby też na inne gry czekają, więc to trzeba mieć na uwagę. No dobra, kopiemy w wyznaczonym miejscu, prawda? Ja już dawno nie kopałem, ale może co dwa dni postaram się wam to nagrywać, tego Constructor Simulator. Dobra, gdzie z tym jedziemy w takim razie? Słuchajcie, no dobra, tu to będę wysypywał. Czemu nie, prawda? Proszę bardzo. No i kopiemy dalej w takim razie. Mine Puszek, 10 like, super seria. Dziękuję ci, Mine. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, mój drogi. Dziękuję za łapki. No i co? Cieszę się, że też dużo osób zaczyna, takich, które się wcześniej nie udzielało, zaczyna komentować i pisać. Bardzo mi jest miło, na tym mi zależy, żeby stworzyć takie fajne community z wami, żeby sobie też rozmawiać, słuchajcie, dzięki temu też też poznać was, prawda, przez ten sposób stworzyć takie fajną społeczność, community, gdzie będziemy razem, słuchajcie, rozmawiać, grać, bawić się, to jest super. Ragnarok, szkoda, że ich nie masz, ale i tak super filmik, pozdrawiam i łapka w górę. Dziękuję za łapeczki, dziękuję bardzo. Naprawdę mnie to bardzo cieszy, że też mnie wspieracie w ten sposób, chcecie wspierać, że nie przeszkadza wam to, że tak ten, czasami proszę o te łapki. To jest dla mnie bardzo ważne, bo jeżeli łapkujecie, to też jeżeli wrzucę ten filmik, to wam się wyświetli, że na kanale YouTube, że dodałem taki filmik, więc to też jest ważne dla mnie, słuchajcie. Dobra, kopiemy sobie dziurę, słuchajcie, i lecimy. Belieber, super odcinek, Brod, łapkę w górę. Dobrze. Rzuciłem się, dzięki wielkie za łapeczkę, mój drogi. Rozliczenie miesięczne na minus 26 tysięcy, ale w sumie, słuchajcie, jakby na to nie patrzeć, to my i tak jesteśmy na plus, no bo słuchajcie, 30 tysięcy zarobiliśmy za ten ostatni domek, więc chyba wyrabiamy się z tym wszystkim. Co sądzicie? Myślę, że tak, prawda? Jak wy uważacie? Chyba nasza firma prosperuje tak w miarę. Dobra, jeszcze troszkę jedno kopnięcie będzie trzeba tutaj nam zaserwować. Dobra, może z tej strony teraz troszkę obniżymy to ten sposób. Oj, tutaj troszkę niefartownie to zrobiłem, ale właśnie. Żebym to nie wysypał tego. Oczyść teren, bo ma koparka. No to dużo nie kopaliśmy tą koparką w sumie. Może to i lepiej. O, proszę.
Proszę bardzo, dzień Stysiaków. Zabierz ładunek, dwie belki świerkowe. Okej, no czyli belki świerkowe sobie weźmiemy. Dobra. Słuchajcie, jak ten dom w ogóle się przedstawia? Nie możesz opuszczać pojazdu. No dobra. Słuchajcie, tabulator. Troszkę się odsuniemy. I teraz spróbuję wysiąść i zobaczyć, jak ten dom się przedstawia. Słuchajcie. No proszę, to rusztowanie, które kupiliśmy, już jest, jak widać. No i dom rośnie. Wcześniej tu nic nie było, a teraz mamy domek. Moi drodzy, ale myślę, że to jest najlepszy moment, żeby zakończyć ten odcinek. Ja was pozdrawiam, życzę miłego dnia i zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć wam.